Słuchacie El Andro. Dzisiaj kolejny odcinek audycji El Andro, już szósty. Witam Algrego. No i ze mną dzisiaj będzie gość. Będzie Bref, wadowicki MC, wadowicki wokalista i producent muzyczny. Zanim przystąpimy do rozmowy, posłuchajcie sobie. Słuchacie El Andro. Słyszymy się. Ze mną Bref. Witaj, Bref. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No Bref, tak chciałem zacząć, bo to już 15 lat stażu. Tak. Mój Boże, nie mów takich rzeczy na początek. Wiesz, nie chciałbym, żeby ten wywiad to były jakieś takie kombatanckie wspomnienia. Ale jednak muszę wrócić. Tak? Dobrze. Trochę do przeszłości. To poproszę. No, zaczęło się to w 98, tak? Tak, bardzo dobrze przygotowałeś się. A co było takim pierwszym bodźcem, co sprawiło, że zająłeś się muzyką? Wiesz co, no to myślę, że to historia nie jest jakaś odmienna od wielu historii młodych chłopaków gdzieś tam na osiedlach okolicznych. No słuchaliśmy tej muzyki, gdzieś tam przebijały się pierwsze rapowe kawałki. Trzycha, jeszcze słynna demówka Trzychy, jakieś tam pierwsze kawałki Molesty, Kaliber, Smack Beat Records, tego typu pierwsze rzeczy. No i słuchaliśmy tego. Oprócz tego jeszcze pamiętam, że też była Viva jakaś niemiecka na kablówce. Tam było też sporo niemieckiego hip-hopu, jakiś Afro, Flanders Kreis, coś takiego. No więc bardzo nam się to spodobało i stwierdziliśmy, że to jest to, że warto to robić. Czyli od samego początku był jakby hip-hop, to nie miałeś wcześniej jakichś innych inspiracji? Nie. Pierwszą muzyką, której słuchałem, powiedzmy, świadomie, to był hip-hop. Nie mam jakichś rockowych, punkowych historii, nie. No i pierwszy projekt to był WST. Tak nazywał się pierwszy projekt. Nazwa niezbyt oryginalna, bo od osiedla Westerplatte, tak, w którym mieszkaliśmy. No i tam wspólnie z kolegą Alpim, jeszcze był z nami jeszcze na początku jeden kolega, Krzysiek. No żeśmy robiliśmy muzykę przy pomocy jakichś tam podstawowych takich sprzętów. Nawet nie mieliśmy komputera, wiesz, mieliśmy pierwszy kawałek, to w ogóle nie nadający się nigdzie do publikacji, to był klawisz jakiś taki, Casio, i jakoś podpięty do wieży i przez wieżę nagrywany, w ogóle bez wspomagania komputerowego jeszcze, no. To był pierwszy. Dobrze, to może posłuchajmy sobie WST. Bardzo proszę. Słuchacie El Andro. No, jak się słucha takiego numeru nagranego paręnaście lat temu? Słucha się bardzo przyjemnie, ponieważ ten kawałek, jako jeden z niewielu tych starych kawałków, wydaje mi się, że trzyma wciąż poziom. Znaczy, beat nie brzmi jakoś archaicznie, nie wydaje się, żeby był aż tak leciwy. Tak samo te zwrotki i wersy, które tam są nagrane, no nie wstydzę się za nie. Uważam, że są całkiem fajne, zważywszy na ilość lat, które upłynęły. Ja może słuchaczom powiem, że to nie są te kawałki, które były nagrywane na wieży przy pomocy keyboardu, bo no nie właśnie, dałoby się czegoś takiego raczej to zrobić. To jest kawałek trochę nowszy, to jest lata gdzieś 2003 rok, myślę, że 10 lat gdzieś ma ten kawałek. Tak. Ale to dalej było w sensie projekt WST, tak? Tak. Pod tym szyldem to było wydane. Drugi koleś, który tam rapował, to był Alpi, czyli drugi członek WST. Dobrze, no i te WST później jakoś tak się to podziało, że było Bonafide, tak? Bonafide. Tak. Bonafide, przepraszam. Nic nie szkodzi. A rozmawialiśmy o tym przed wejściem. Nie, a rzeczywiście, jakby to wymawiał obcokrajowiec, na przykład jakiś Amerykanin, to by powiedział Bonafide. No, kwestia, jak się wymawia łacinę. No. W każdym razie. Historia była tego typu, że spotkaliśmy dwóch rapujących gości z Wadowic. Przypomnij mi, to były czasy, to był rok który? To był przełom tysiącleci, że tysiącleci. Tak u mnie powiem. Aha, tak, więc myślę, że to było gdzieś 2000-2001 może. Poznaliśmy dwóch właśnie gości, Pechę i Chudego, którzy byli dobrzy. Powiem ci, że jak na, znaczy w ogóle, a szczególnie jak na tamte lata, naprawdę byli dużo lepsi od nas, co nam zaimponowało, naprawdę, wiesz, po prostu widać było, oni z tego, co tam mówili, to chyba jeszcze wcześniej zaczęli, bo jakoś w 97 roku, więc słychać było to obycie, mieli fajne flow i byli fajnymi gośćmi, no i zaczęliśmy coś tam robić. Ale oni was zaprosili? Wiesz co, to jest, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Wiesz co, to chyba było tak, że ja robiłem bity, a oni nie mieli beatmakera, tylko gdzieś tam brali instrumentale z jakichś tam płyt,
innych czy zagranicznych, natomiast no, ja robiłem bity, więc chyba tak to było. No i powstał projekt. Powstał projekt Bonafide. No i jakoś tak zimą 2001 roku bodajże zaczęliśmy nagrywać niedużą płytkę u mnie w domu. To już był lepszy był sprzęt? No sprzęt już był, już cyfrowy, powiedzmy, tak? O, widzę, że mamy informację od Kala. Fajnie powspominać, brefunio. Kal, pozdrawiamy Kala. Właśnie pozdrawiamy obiecałem, Kala, że będę go pozdrawiał, bo dzisiaj ma wolne w pracy. O, pozdrawiamy, tym bardziej. No i co mówiłem? Bonafide, projekt. Bonafide, dobrze, w kilku słowach. Lepszy sprzęt, lepsi raperzy, lepsze warunki, lepsze kawałki. Zresztą myślę, że będziecie tutaj mieli okazję zaraz posłuchać sobie jednego takiego bardziej może optymistycznego, pogodnego. No, już nie do końca. Może jeśli chodzi o podkład, to tak, kawałka. Ale zanim posłuchamy, bo to były chyba takie dobre czasy dla hip-hopu, nie? Wtedy. To były fajne czasy dla hip-hopu. Fajne. Wtedy wychodziło wiele takich kultowych płyt, nie? Pamiętam, że Gramatiki chyba, Światła Miasta, to mniej więcej są te lata. No tak. Jakiś tam PZ z Nunem też później. No, dobre czasy dla hip-hopu. Było go dużo w mediach i to nie tego hip-hopu takiego plastikowego, tylko takiego prawdziwego hip-hopu, jeszcze sięgającego gdzieś tam w brzmieniu i duszy tej muzyki do lat 90. Prawda? Więc to było coś fajnego. Posłuchamy sobie Bonafide. Bardzo proszę. Słuchacie El Andro. No słuchajcie, dochodzą do nas międzynarodowe pozdrowienia. Ze Szwecji dostaliśmy pozdrowienia. Pozdrawiamy Packa. Pozdrawiamy Łukasza. Dziękujemy za pozdrowienia. Możecie oczywiście cały czas pisać do nas na numer gadu 11 27 44 90. A ja wracam do rozmowy z Brefem. Bonafide. I później doszło do spotkania z chłopakami z DSL-em. Z DSL-a. A to jeszcze była persona wtedy? Czy to już wiesz było? To były chyba takie ostatnie podrygi, że tak brzydko powiem, persony, bo chyba mniej więcej w tym okresie oni jakoś już się podzielili. Tam Nowa Ziemia była z części składu persony, z części składu powstała Druga Strona Lustra. Także ja się poznałem z nimi jeszcze, jak oni powiedzmy tam razem w miarę grali. Z tym, że no, z jednymi i drugimi odłamami, że tak powiem, współpracowałem też na płycie Nowej Ziemi, też tam byłem gościnnie, natomiast no, z drugą stroną lustra troszkę bliżej ta współpraca się zawiązała. No właśnie, bo ta współpraca trwa nadal, tak? Tak. Do dzisiaj. Trwa do dzisiaj, tak. Ale to może, do soboty nawet. Do soboty, okej, ale to może opowiemy o tym później. Dobrze. No i później zawiązałeś współpracę z Kalem. Powstał zespół Fundamental. Jak do tego doszło? Bo obaj jesteście z Wadowic, obaj rapowaliście. Znaczy się, wyglądało to tak. No, Bonafide po nagraniu tej płyty jakby zawiesiło swoją działalność. Zagraliśmy tam parę koncertów, ale no, chyba nie byliśmy po prostu stworzeni do tego, żeby razem współpracować. Zresztą tak to bywa z reguły, jak jest skład pięcioosobowy bardzo młodych ludzi, to gdzieś tam oni się dogadują, ale jak już nie są bardzo młodzi, to pojawiają się różnice, nie wiem, charakterów, jakichś upodobań. Tak? Też ma inne obowiązki. Każdy ma inny styl, czego innego słucha, co innego chce robić, więc to się skończyło. Potem przestałem też jakoś tam w miarę aktywnie współpracować z Alpim z WST, no więc zacząłem współpracę z Kalem, który tam gdzieś właśnie zaczynał. No, on też początkowo tam jakoś korzystał z moich bitów, z jakichś gościnnych zwrotek na jego pierwszych albumach. Potem żeśmy stwierdzili, że jakby pasujemy jakoś tam artystycznie do siebie i że chcemy coś porobić razem. No i zaczęliśmy trochę tak pracować nad jakimś materiałem, natomiast jakby nigdy światła dziennego nie ujrzała żadna płyta. No właśnie miałem o to pytać. Dlaczego? Dlaczego Fundamental nigdy nie nagrał epki? Przecież graliście sporo koncertów. Graliśmy właśnie sporo koncertów i jakby skład nasz był bardziej koncertowym składem niż składem jakimś takim właśnie płytowym. Z czego to wynikało? Wiesz co? Po części wydaje mi się, że też z tego względu, że trochę jednak różniliśmy się pod względem jakiejś tam
muzycznej wrażliwości. Znaczy co innego nam się podobało. Pamiętam zawsze tak było, że Karl pokazywał mi na przykład jakiś kawałek, mi posłuchaj, jakiś świetny numer, patrz jaki beat. A ja sobie myślę, kurde, no taki sobie. Nie? Puszczam mu coś, co ja mówię, patrz, to jest świetne, nie? Takiej sytuacji ciężko jest jakby nagrać coś, co jest krążkiem, tak? No bo tam jednak musi być jakaś spójność zachowana, tak? Natomiast w przypadku poszczególnych kawałków czy koncertów, no to wiadomo, że trzeba grać tylko te kawałki, które się sprawdzają na koncertach. Nie? Jasne. Czyli ta stylistyka was poróżniła. Znaczy, może nie, że poróżniła nas, ale ja upatruję w tym tego, że nie nagraliśmy tej płyty po prostu. Rozumiem. Mamy nową wiadomość od Łukasza. Pozdrowienia ze Szwecji dla wszystkich słuchających i dla Brefa. Audycja łączy różne zakątki świata na jednym adresie. Niech słowo się niesie. Jak pięknie. Jak pięknie, zarymował. Chcemy cię na fita. No, Łukasz. Dobrze. Fundamental. No, ale wygraliście również w Londynie. Graliśmy, tak. Że już mówimy o tych międzynarodowych tutaj koneksjach. Wiesz co, ja w ogóle jakby koncertowo był taki okres, że byłem zadowolony z grania z Fundamentalem i tego, jak to wyglądało. Uważam, że graliśmy w miarę fajne koncerty, jak na taki mało doświadczony, powiedzmy, skład bez płyty, czy bez jakiegoś dorobku, który można by było gdzieś tam jakimś promotorom po prostu pokazać, prawda? No, że o, my mamy taką płytę, zapraszajcie nas na koncert. No, nie mieliśmy tego, więc musieliśmy w miarę się starać, żeby na żywo dawać radę. No i wydaje mi się, że było to w porządku całkiem. No i tak gdzieś przez Kala i jego jakieś tam koneksje udało nam się załapać na koncert w Londynie, a dodam, że to jeszcze nie były takie czasy, gdzie wszyscy po prostu jechali i grali w Londynie. Teraz jak można zobaczyć, to nie wiem, co tydzień jakiś polski wykonawca gra w Londynie, bo jest tam mnóstwo Polaków. Myśmy grali tam w roku 2005, więc to było takie dosyć niespotykane i była to jakaś tam nobilitacja też w pewnym sensie, więc bardzo się z tego cieszyliśmy i koncert... Fajna atmosfera. Co prawda, no, jak koncerty, ci, którzy gdzieś grali koncerty za granicą, powiedzmy, albo byli na takich koncertach, no to wiedzą, że to są koncerty tak naprawdę nie dla Anglików, tak, czy dla Nowojorczyków, czy dla ludzi z Chicago, tylko to są dla Polonii. No. Tam, także tam było 99,9% Polaków i dla nich się gra koncerty, ale nie zmienia to faktu, że fajnie reagowali. No jasne. Byliśmy zadowoleni bardzo. A to był jakiś support? To był support przed PZ-em Nunem. O proszę. Jeszcze tam w tamtych czasach to był niezły boom. Był, tak. Oni jeszcze, to były czasy chyba jeszcze po muzyce klasycznej, a jeszcze przed chyba muzyką poważną. Chociaż może się mylę, ale no w każdym razie oni wtedy jeszcze współpracowali ze sobą i byli tak dosyć na topie. Dobrze, posłuchajmy sobie następnej melodię. Słuchacie El Andro. Słuchajcie, docierają do nas najnowsze informacje z Placu Świętego Piotra, a jest prawie tak samo wypełniony jak nasze łącza. A ukradłeś mój żart. No, to jakbyście dostali informację, znaczy jakby ta informacja się pojawiła, kto został papieżem, to piszcie. Koniecznie. Piszcie na nasze gadu-gadu, wysyłajcie SMS-y. Ja dostałem właśnie tutaj ten... Dostałem SMS od kardynała Dziwisza, ale na razie nie chcę zdradzić jeszcze, rozumiem, kto został papieżem. No tak, no ale będziemy czekać cały czas na informacje. Czekamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. No i Karl zadał też niezłe pytanie, bo nawet Bref nie pamięta, jak się nazywał skład Fundamental, znaczy jaka była pierwotna nazwa składu Fundamental. Nie. Nie. Zabij mnie, ale nie wiem. Dobrze, no i po tych projektach... A właśnie. Po tych różnorakich projektach. Może ogłosimy od razu konkurs. Tak. Bo to pytanie też tutaj będzie tego dotyczyło, nie chcemy tego zdradzać. W konkursie jest do wygrania ostatnia płyta Brefa, Piosenki o miłości, wolumin drugi. Kto pierwszy napisze na naszej tablicy audycji El Andro na naszym profilu, zgarnia płytę. I pytanie jest, jeżeli ktoś nas słuchał, to będzie wiedział, o czym, jak odpowiedzieć na to pytanie. Jak nazywały się dwa pierwsze składy, w których gościł Bref? Czas start. Dobra, a my wracamy. 5 sekund. No i później był... Aha, i Karl nie może głosować. Karl nie może. Zakaz dla Karla. Tak. po tych tutaj duetach i zespołach nastąpiła solowa kariera.
Kariera to jest bardzo duże słowo. Bardzo duże słowo. Tak, ale... Solowa twórczość. Solowa twórczość, tak. się rozpoczęła. Tak, tak, tak. No i powstał, nagrał się, znaczy nie sam się nagrał, bo... no trochę trzeba było pomóc, ale trzeba było pomóc. Ogólnie sprzęt jest teraz taki, że się wszystko samo nagrywa. Antykwariat. Antykwariat, tak. Antykwariat to jest trochę już bliższa przeszłość, czyli gdzieś tak okres 2006, 7, 5, to tak mniej więcej wtedy nagrywałem tę płytę. Wyszła ona w takim undergroundowym labelu 3-1-1 raz. Nie pamiętam, na jakiej zasadzie doszło do tej współpracy. Próbowałem sobie nawet przypomnieć, jadąc tutaj, żeby o tym powiedzieć, ale nie pamiętam naprawdę. Natomiast wyszedł najpierw singiel Planeta Funku, a później po jakimś roku czasu wyszła płyta Antykwariat. No i właśnie mam takie pytanie, bo na tej płycie pojawia się tam funk, pojawia się jazz, pojawia się soul. Jakby to cię skłoniło do tego, żeby zacząć solową karierę? Zrobię sobie te wszystkie inspiracje swoje na tą płytę właśnie tam zmieścić? Tak, wiesz co, bo nie wiem, ja jestem tego zdania, że jakby człowiek najbardziej odpowiada za swoje słowa na własnych solowych projektach, prawda? Jeżeli się nagrywa nawet w duecie, to zawsze jest to jakiś tam kompromis, zawsze jakiś ten przekaz gdzieś idzie dwutorowo, on nie jest tak precyzyjny, to znaczy w swoich kawałkach można powiedzieć to, co się chce, tak jak się chce, o tych uczuciach, które się chce akurat powiedzieć w danym momencie, prawda? Nie ma żadnego jakiegoś takiego dwutorowego przekazu, prawda? A w twórczości jakiejś zespołowej zawsze jest, więc jakby oddzielałem to, tak? Z Fundamentalem na przykład robiliśmy kawałki na koncerty, które były kawałkami no tam o niczym, powiedzmy, czy o życiu, albo o tym, że się macha rękami, które ja nie ujmuję niczym taki, niczego takim utworom, natomiast to nie jest wszystko, nie? Człowiek jakoś tam krytycznie patrzący na rzeczywistość chce coś więcej powiedzieć o tej rzeczywistości, prawda? No więc stąd taka moja działalność. Natomiast muzycznie, to nie jest nic nowego. To są style muzyczne, które ja zawsze ceniłem, zawsze ich słuchałem i byłoby dziwne, gdyby gdzieś tam to nie wypływało ze mnie. A kto był odpowiedzialny za produkcję na tym albumie? Ja. Sam? Wszystko robiłeś sam od podstawy? Tak, za wyjątkiem jednego numeru. Jeden numer zrobił Tomo, dziś Loop Mafia. Zrobił jeden numer. Natomiast pomagał mi też Max z drugiej strony lustra, tam gdzieś w tych produkcjach jakieś tam instrumentalne partie ewentualnie gdzieś tam mi dogrywał. I on był też w sporej części odpowiedzialny za tę płytę, także oddaję cesarzowi. Rozumiem. O tych tekstach powiedziałeś, bo ja właśnie zauważyłem, że ty się bardzo angażujesz jakby w te teksty i stąd moje pytanie, czy dla ciebie najważniejsza jest jakby tutaj warstwa tekstowa w swoich numerach? Na to stawiasz największy tutaj nacisk? Wiesz co, powiem ci, że to zależy od numeru tak naprawdę. No bo powiedzmy sobie, jak jest jakiś numer gdzieś tam pogodny, szczególnie w tej takiej stylistyce reggowej, co pewnie jeszcze o tym będziemy też mówić, to nie do końca, prawda? Trzeba jednak mieć na względzie to, że muzyka, którą robię, to jest muzyka rozrywkowa, jakby nie było. Jakkolwiek byśmy jakichś tam wielkich słów za tym nie stawiali, to jest muzyka, która się ma podobać słuchaczowi, więc mogę tylko tyle powiedzieć, że mam nadzieję, że te głębsze teksty jakieś tam bardziej emocjonalne, one też słuchaczowi sprawiają przyjemność, tylko to jest innego rodzaju przyjemność niż przyjemność wynikająca tam z pobudzania jakichś tam tanich emocji, instynktów. Rozumiem. Dobra, ja jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Kurczę, jak na egzaminie się czuję. Tak, profesorze. Mam nadzieję, że państwo też. Piszcie. Piszcie do nas. I żeby rozluźnić atmosferę, włączymy sobie numer, a później porozmawiamy Tak, wesoły. Wesoły, tak. A później porozmawiamy o współpracy Bryfa z drugą stroną lustra. Słuchacie El Andro. Z nami Witaj Wędrowcze. No i chciałem z tobą... Witamy. Chciałem z tobą porozmawiać o tej współpracy z DSL-em, bo ona trwa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, do dzisiaj. Kawał pięknej współpracy. Kawał pięknej współpracy, no bo to już parę lat trwa, nie? Tak,
No i pierwsza taka, znaczy może nie pierwsza, ale taka pierwsza głośniejsza nawiązała się na singlu, tak? Fundamental Propaganda, na którym się gościnnie udzieliłeś. Tak, jeśli chodzi o współpracę taką właśnie stricte regową, gdzieś tam jako wokalisty. Tak, no to historia jest śmieszna, bo ja na tym kawałku robię tylko takim niskim głosem i to jest mój udział wokalny w tym singlu. Plus jest jeszcze tak, że ten podkład, który tam jest, to pierwotnie to był podkład do mojego kawałka hip-hopowego, tylko Max tam go przearanżował, wziął sobie sample i tam trochę to pozmieniał. Znaczy on uważa, że naprawił, a że zepsuł, no tak jak to zawsze z gryźliwości, nie? Ale no, to było pierwsze. Mhm. Natomiast potem jakoś ta współpraca popłynęła dalej. Znaczy przede wszystkim ta współpraca jest fajna, bo to jest współpraca z fajnymi ludźmi, wiesz. To nie jest coś takiego, że my się spotykamy po to, żeby nagrywać kawałki, tylko wydaje mi się, że czerpiemy przyjemność z przebywania ze sobą i z wzajemnych rozmów, jakichś tam... Wiesz, myślę, że to dużo każdemu z nas dało i gdzieś tam pozwoliło naszej muzyce dojrzeć. I ona dojrzewa cały czas. Tak. Więc... razem pracujecie nad trzecią płytą Drugiej Strony Lustra. Tak? Razem pracujemy, to jest też dużo powiedziane, bo większość jednak prac spoczywa na Maxie, który jest jakby głównym zawsze producentem, aranżerem i on jest jakby mózgiem całej organizacji. Natomiast swoje tam też dołożyłem. Mhm. I jeszcze mam nadzieję, że dołożę. Płyta jest w fazie produkcji jeszcze. A ty też się zajmujesz tam produkcjami? W sensie muzycznym? W sensie muzycznym nie zajmuję się produkcjami w ogóle. Nie, nie, nie. Chciałem cię zapytać bo ty występowałeś z East West Rockers, tak? Chciałem cię zapytać, o jak do tego doszło, jak to wyglądało. Był taki epizod. Wiesz co, jeżeli chodzi o samą współpracę z East West Rockers, to było tak, że grałem tam supporty na kilku tam koncertach w ramach jakichś tam któryś urodzin East West Rockers. No, myśmy się tam znali z chłopakami wcześniej, natomiast jakby takim głównym asumptem do tego, żeby to coś razem zrobić, to było to, że Grizzly chyba, Grizzly z East West Rockers, nam posłuchał jakiegoś kawałka, który gdzieś tam wrzuciłem do sieci. To była chyba pierwsza wersja kawałka Runaway, taka bardzo akustyczna. No i spodobało mu się i stwierdził, że to by pasowało do tego, co oni tam robią. No i fajnie to zafunkcjonowało, bo w trakcie właśnie, nawet nie, że przed występem East West Rockers, tylko w trakcie też wychodziłem, Grizzly tam grał na gitarze, Chiba tam pomagał w chórkach, ja śpiewałem. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Fajny epizod, wiesz? Czyli miałeś tam parę minut na koncercie East West Rockers. No tak, z tym, że wiesz, no jakoś nie traktowałem tego w kategoriach takich, że wow, jestem fanem East West Rockers i będę występował z East West Rockers, no, tylko to byli koledzy po prostu. Nie, rozumiem, rozumiem. A to się odbiło jakoś na popularności twojej? Wiesz co, ja w ogóle, znaczy może trochę mam żal, bo ja tego nie skonsumowałem w żaden sposób, jakiejś tam popularności w tym okresie czasu. Wiesz co, ja do wielu rzeczy dochodzę bardzo powoli i jakąś tam swoją pracą, taką koncepcyjną bardziej, a ja nie jestem osobą, która gdzieś tam po prostu mówi siema, dobra, przyjadę do ciebie, do studia, gdzieś tam do Wrocławia, będziemy siedzieć, nagrywać i w ogóle będzie super, biba i tak dalej. No wiesz co, nie skorzystałem z paru takich propozycji i myślę, że mogłoby to... Wiesz co, nie żałuję, bo ja nie uważam, że to byłyby jakieś wartościowe rzeczy muzycznie, powiem. A czy żałuję z punktu widzenia jakiegoś marketingowego czy rozpoznawalności? No może trochę tak, nie? Ale... No ale co, wiesz, poszło. Co zrobić, nie? No tak. Teraz poza tym nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek drzwi były zamknięte. Myślę, że to wszystko jest, wiesz... No oczywiście. Jeszcze do zrobienia. No jasne. No. To tego ci życzę. A teraz muszę puścić numer, który dzisiaj cały dzień nuciłem. O. Posłuchajcie. Ciekawy jestem, który. Słuchacie El Andro. No, dobrze, że ciebie mam. Ta audycja przejdzie do historii, proszę państwa, ponieważ mamy papieża. Habemus papam. Habemus papam. Drodzy państwo, też z dalekiego kraju, Lontano, coś tam, kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Tak. Przyjął imię Franciszek. Dostaje takie tutaj sygnały. Bardzo się cieszymy.
Bardzo się cieszymy. Dobrze, że ciebie mam. Dobrze, że mamy. Dobrze, że mamy papieża. Troszkę nas ta informacja wybiła z rytmu, ale wracamy. Wracamy do rytmu. Wracamy. Przed ostatnia płyta, może ty powiesz tą nazwę, bo ja tutaj nie wiem, czy wiecie, ale Brew na co dzień jest nauczycielem języka angielskiego, ja tutaj się trochę boję. Nie bój się, wiesz co, ja nie lubię przeplatania angielskiego z akcentem angielskim z polskim, na przykład jak ktoś do mnie coś mówi i na przykład, wiesz, jedno słówko jest tylko angielskie i on to strasznie mówi z akcentem, strasznie mi to śmieszy, więc spoko, możemy, ale płyta miała tytuł More Than Meets the Eye. Tak, no i ona była taka bardziej regowa. Tak, ona była w zdecydowanej większości regowa, to znaczy cała na pewno była śpiewana, cała na pewno była melodyjna, natomiast w większej części była regowa, była nagrana na riddimach gotowych, też w zdecydowanej większości przypadków, oprócz tam chyba jednego, gdzie był mój beat, no i spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, no tak. Z uznaniem się spotkała. Po wypuszczeniu tej epki zagrałem jak na warunki, że tak powiem, tutaj lokalnego, gdzieś tam podziemnego wokalisty, całkiem dużo koncertów. I wydaje mi się, że to była fajna rzecz w tym czasie i wiesz, jakoś nie do końca jestem zadowolony z niej tak pod względem jakimś artystycznym, muzycznym i tak dalej. Natomiast no, na pewno to była płyta, która pozwoliła mi dużo fajnych miejsc odwiedzić i zagrać wiele fajnych koncertów. Ale skąd pomysł na reggae? To jakby to w tobie od dawna się działo? Znaczy, bo wiesz taka co, potrzeba? Tak, znaczy tak, tak, tak. No bo... wiesz, no chyba to nie jest nic wyjątkowego, że człowiek nie słucha tylko jednego jakiegoś tam gatunku muzyki, jakiejś swojej niszy, tylko gdzieś tam stara się te swoje muzyczne horyzonty poszerzać. Więc ja oprócz słuchania muzyki stricte hip-hopowej, słuchałem również jakiegoś tam funku, jazzu, soulu, tak? W następnej jakiejś tam kolejności reggae, tak? No reggae też jest muzyką czarnych, także ja ogólnie gdzieś tam zawsze czarne brzmienia mnie inspirowały. No i wiesz, jeszcze nie ukrywam też, że współpraca z DSL-em no też się przyczyniła do tego, że akurat nakręcaliśmy się wzajemnie na takie klimaty, prawda? Więc jakby to była naturalna konsekwencja tego, co robiłem w tamtym czasie, czego słuchałem w tamtym czasie, no i tak stąd ta płyta. Ja rozumiem. Ja muszę tylko pogratulować i spropsować w języku hip-hopowym, powiem, Bogusie Kowalczyk za te chórki, które ci tam zrobiła. Tak, bardzo piękne. Bo chórki. Naprawdę jeżeli państwo mnie sprawdzili, to zapraszamy. Dobrze, teraz zagramy numer Ogień z tej płyty. Ziggy i Kal Gościnnie. Ziggy i Kal Gościnnie, jest niezły ogień w tym numerze. No i później wrócimy i porozmawiamy o tej płycie, która jest do wygrania. Słuchacie El Andro. Yo, jesteśmy. Piosenki o miłości, volumen drugi. Tak. No i to jest takie... Tak nazywa się ta płyta. Jest trochę myląca, prawda? Jest trochę myląca, no jest bardzo myląca. I ta układka i w ogóle i jakby całe tutaj... No i to jest odejście trochę twoje, nie? Od tej stylistyki, ponieważ tamta płyta była regowa, tam było bardziej rocksteady, a tutaj jednak taki powrót, nie? Trochę, tak, no wiesz, to można bardziej powrót może niż coś nowego, nie? Powrót, tak? Tak. Powrót. Wiesz co, no widocznie miałem jakąś potrzebę powiedzenia czegoś słuchaczom w innej formie. Bo jakby forma piosenki też wymusza zmianę przekazu, prawda? Krótka formuła piosenkowa, tam refren, zwrotka, zakłada jakąś tam uproszczoną wizję świata, kawałka i tak dalej, natomiast no, w piosenkach hip-hopowych można powiedzieć coś więcej. No i chyba taką miałem potrzebę i tak zrobiłem właśnie na tych piosenkach o miłości. A to środowisko reggae, które tak dobrze przyjęło tamtą poprzednią płytę, jak zareagowało na tą nową? Wiesz co, jakby nie mam jakichś sygnałów ani zbytnio pozytywnych, ani negatywnych. Ja tak naprawdę nie wiem, jak środowisko reggae zareagowało na tą płytę. Może oni w ogóle tego nie słuchali, ja nie wiem. Może po prostu jak usłyszeli, że jest hip-hop, to wyłączyli albo... No nie wiem, w każdym razie...
A ty śledzisz te działania takie? No bo jakby no, patrzę no. na twoją twórczość, no bo ona jest jednak, no tak jak dzisiaj rozmawiamy, ona jest dosyć obszerna. No. A ty się skupiasz na takiej, nie wiem, no, bo tobie chyba nie zależy na popularności tak naprawdę, nie? Na jakimś takim większym rozgłosie. To jakby robisz tak bardziej z potrzeby serca i żeby te emocje wylać, nie? Znaczy wiesz co, no też jakby nie uważam, że muzyka jest jakimś gabinetem psychoanalityka, tak? Że tutaj trzeba wylewać jakieś tam swoje żółć, problemy, jakieś tam kompleksy i tak dalej, bo to nie o to chodzi, nie? Mhm. Natomiast jakby bardziej chciałbym, żeby to była jakaś forma wyrazu artystycznego, powiedzmy, jakichś takich emocji, powiedzmy, wyższego rzędu, no jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało. Mhm. Natomiast czy to się wyklucza z szukaniem popularności? No pewnie nie. No ja cały czas wierzę, że są słuchacze, którzy takiej muzyki poszukują, bo sam też jestem słuchaczem, no nie? No jakby wykonawcą człowiek jest przez jakąś tam niewielką chwilę swojego życia, a słuchaczem jest przez całe swoje życie. I wiesz, no skoro są słuchacze tacy jak ja i ludzie, których znam, którzy takiej muzyki, takich emocji szukają, no to znaczy, że jest na nie zapotrzebowanie, więc jakby nie uważam, że niszowość jest po prostu wyrokiem przy tworzeniu takiej muzyki. Nie. Ja rozumiem. Ja przesłuchałem tą płytę i tam czuję taką, znaczy to już w sumie nie tylko na tej płycie, ale taką silną więź twoją z Wadowicami, z twoim miastem. Czym to jest spowodowane? Znaczy wiesz co, czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to pewnie tym, że jakby całe moje życie jest związane z Wadowicami. Ja tego miejsca nie opuściłem na jakiś dłuższy czas przez całe moje życie. Mhm. I zależy mi na tym mieście, wiesz? Zależy mi, zresztą nie tylko na tym mieście, no ogólnie jakby. Ja wiem, że teraz takie, może nie jest popularne w dzisiejszych czasach i przy takich mediach jakieś tam pojęcie patriotyzmu, lokalnego patriotyzmu, czy ogólnie patriotyzmu, tak? Ale wiesz, ja bym chciał, żeby to nie były tylko jakieś tam puste słowa, tylko żeby nam naprawdę zależało i na ojczyźnie, czy na małej ojczyźnie, no. Jakkolwiek byśmy sobie to tutaj nazywali. No i bardzo dobrze. Tak samo po to powstają te audycje, żeby jakby promować tutaj naszych artystów. Gratuluję w ogóle bardzo. A dziękuję ci bardzo. I audycji, i radia. A dziękuję. Dobrze, jakie plany? Jakie plany masz, Brew, na przyszłość? No właśnie, tutaj jakiś taki, nie chciałbym być posądzany o jakąś schizofrenię też, natomiast troszkę też już odbijam z brzmieniem przynajmniej. Troszkę będzie nowa twórczość, bardziej nowoczesna. To znaczy? Wiesz, jakby te wpływy, które gdzieś tam mnie ukształtowały, czyli soul, reggae, jakiś tam jazz i tak dalej, to wiesz, cały czas jest jakby jest we mnie i to gdzieś znajdzie odzwierciedlenie, ale chcę to łączyć z jakąś tam elektroniką, z jakimiś tam nowoczesnymi brzmieniami. Zaczynam robić coś, powiedzmy, jak już tak na jakichś takich, no podział rytmiczny troszkę będzie inny, będzie gęstsze rymowanie na wolniejszych bitach, no. Super, tak trochę fajnie. Staram się nawiązywać do tego, co gdzieś tam słucham też i co się dzieje na świecie. Powrót do korzeni. Powrót do korzeni trochę tak, ale wyjście też w nową stronę, w awangardzie. No i kiedy możemy się tej płyty spodziewać? Nie chcę tutaj jakby deklarować terminu. Ale pracujesz. Tak, ale jakoś tak bardzo nie mam jakiejś koncepcji jeszcze ogólnej tej płyty, wiesz? Mam bardziej muzycznie, po prostu siadam i robię muzykę, bo gdzieś coś tam mi świta, natomiast nie mam jakiejś wizji całościowej tej płyty. Ja jeszcze tak naprawdę to jeszcze nie przejadłem tych piosenek o miłości do końca, więc jeszcze nie skończyłem się tym zajmować. Mam nadzieję, że jakiś klip jeszcze uda mi się skręcić w najbliższym czasie, gdzieś wrzucić trochę do internetu i jeszcze trochę to popromować, bo uważam, że ta płyta jeszcze zasługuje na to, przynajmniej żebym ja jeszcze trochę się starał. Skoro włożyłem trochę pracy w nią, to jeszcze warto by było troszkę więcej włożyć i może popromować to. No oczywiście. A nowa być może zimą. Dobrze. A odnośnie tej promocji, o której powiedziałeś, bo tutaj myślę, że naszych słuchaczy to najbardziej zaciekawi, będzie ci można co najmniej do głosu usłyszeć w Andrychowie 6 kwietnia. Będziesz na koncercie
RR Rewolucji. Roots Rockers ma premierę swojej płyty. Mm-hmm. Będziesz także, będzie również oprócz Brefa Junior Stress i będzie Maken, który da wykład o muzyce reggae. Czyli 6 kwietnia zapraszamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję kolegom z Roots Rockets za zaproszenie. I zapraszam wszystkich Andrychowian i nie tylko. Mhm. Dobrze, no i tym podsumujmy tę rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za udział w wywiadzie. Dziękuję bardzo. Zżegnam się z Państwem. Wyniki konkursu, który przygotowaliśmy, będzie można odczytać na naszym profilu facebookowym. Aha, jeszcze przepraszam, tak? Mogę jeszcze pozdrowić kogoś? Jasne, oczywiście. Jak ten, zawsze tak ręka do góry się zgłoszę. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy słuchali tej audycji, a szczególnie tych, którzy słuchali za granicami Polski, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, gdzie tam co to jeszcze było? W Szwecji, tak. I za granicami gminy Andrychów, czyli na przykład w Wadowicach. Dobrze, dziękujemy serdecznie za pozdrowienie. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się, słyszymy się za tydzień. Słuchacie El Andro.